Witam się, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z serii kartek i przesyłek od Was. Dotarła do mnie kolejna karteczka z życzeniami świątecznymi i drobny upominek. Już Wam, kochani, pokazuję. Ja dzisiaj troszkę w innych warunkach nagrywam. Powiem Wam, kochani, choróbką mnie straszna dopadła, ale już. Jak słychać, dochodzę do siebie, chodzę, zaczęła dzisiaj w końcu, wziąłem się za obiad, także myślę, że jest ok. Dobra, kochani, wyciągamy karteczkę. Karteczka jest normalnie przepiękna, prześliczna. Tutaj resztę rzeczy już Wam, kochani, zaraz powiem, od kogo otrzymałam taką przesyłeczkę, żeby po prostu nie było widać. Kochani, koperty z danymi tutaj sobie na bok wezmę i już. Może zaczniemy od karteczki. Karteczka. Nie wiem, czy dobrze tam widzicie. Dobrze. Zobaczcie, jaka przepiękna czerwona karteczka. Normalnie to wszystko się tutaj mieni brokatem. Po prostu. Srebro, złoto i czerwień. No coś pięknego normalnie. Myślę, że każda kobieta jest sroką i po prostu też to jest przepiękne. Już Wam mówię, od kogo. Karteczka. Karteczka jest od Dadziejki i Marią. Myślę, że każdy raczej zna Dadziejkę i Marią. Jeżeli nie znacie, to zajrzyjcie do nich. Oni po prostu mają takie fajne, można uznać, jeżeli się dobrze wyrażę, animowane filmy po prostu o świnkach, które przedstawiają różnego rodzaju morały życiowe. Kochani, wydali również po prostu książeczki dla dzieci. Jeżeli ktoś ma po prostu małe dzieci, to też może się zainteresować. Po prostu bardzo fajne bajeczki dla dzieci. Można sobie u nich zakupić. Bardzo fajna, sympatyczna para. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za przede wszystkim za to, że pamiętaliście o mnie. Już tutaj nie chcę czytać, bo jeszcze po chorobie troszkę mam problemy. Życzeń. Także jeżeli ktoś zainteresowany, to może przytrzymam troszeczkę dłużej i sobie przeczyta. Życzę Dadziejka i Mario. Przepiękne tutaj te naklejeczki. I tutaj coś pięknego. Oczywiście karteczka już leży u mnie drugi czy trzeci dzień. Niestety nie byłam, kochani, w stanie nagrać, ale wszystko staram się nadrabiać dla Was, także słyszycie, jest lepiej. Monia wraca do życia, także będę Was męczyć, kochani. Przepiękna, prześliczna karteczka. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz spóźnione, ale szczere życzenia. Bardziej może na nowy rok tym razem. Tutaj mam taki dodatek, takiego tutaj jakiegoś skrzatka Mikołajka, reniferka, spinaczek, ja go zaraz na choineczkę powieszę. Tutaj dwie takie czekoladki z Mikołajem, dukaciki. No tutaj przepiękne zdobienia świąteczne, szkoda jeść. Gdzie Wy takie kupujecie? Jakiś czas temu od Alicji właśnie też dostałam takie cukiereczki. Tutaj dwa takie mam cukiereczki i tutaj jakaś herbatka. Herbatka zawsze się przydaje. Także taki, widzicie, taka karteczka. Słodki upominek od Dadziejki i Marią. Jeżeli nie znacie, to szybciutko lećcie do nich. Ja Wam tutaj postaram się w opisie dać link do ich kanału. Bo naprawdę bardzo fajna, specyficzna para.
przedstawia po prostu bardzo fajne te filmy. W sumie zobaczcie, jest to coś, czego na pewno na YouTubie u innych użytkowników nie znajdziecie. Po prostu fajnie to wyreżyserowane, z banałem przede wszystkim, banałem, morałem bardziej, nie? Także bardzo, bardzo fajne filmiki. Także lećcie koniecznie, zobaczcie, zostawcie łapkę. Uda dzięki i Mario, jeżeli ktoś nie zna, bo wiem, że dużo osób nie zna. Od czasu do czasu również u nich na kanale możecie zobaczyć, jak też również drapią zdrapki. Karteczka jest przepiękna. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, przede wszystkim kochani, że pamiętaliście i życzę Wam udanego Sylwestra w tym momencie, a ja biegnę, zmontuję ten filmik, co prawda krótki, ale też chciałam pokazać, że dostałam od Was przepiękną kartkę. Dla mnie wszystkie Wasze kartki, wszystkie Wasze upominki, wszystkie Wasze komentarze, życzenia, no to coś wspaniałego. Życzyliście mi dużo, dużo, dużo zdrowia, po prostu za co Wam dziękuję. No niestety, czasami życie pisze różne historie, no i choroba mnie dopadła, ale jest już ok. Także wracamy do życia, do pracy. I w ogóle, kochani, dziękuję jeszcze raz za przede wszystkim za to, że martwiliście się o mnie i życzyliście mi dużo, dużo zdrowia. Żegnam się, pa.